Hej, dzisiaj znowu taki dosyć nieoczekiwany vlog. Jest godzina już 14:30, Nikoś już jest po drzemce. Ja jestem w połowie ogarniania dnia, więc jest dosyć późno, ale stwierdziłam, że się do Was odezwę znowu. Znowu po tygodniu nieobecności. Ale słuchajcie, kiedy już odzyskałam głos i wtedy Wam nagrywałam tego vloga, że czuję już się w miarę dobrze. Jeszcze się czułam taka, wiecie, lekko osłabiona, ale już było w miarę okej. Okay. Tak, po weekendzie w sumie, bo ja nie pamiętam, kiedy nagrywałam tego vloga, ale myślę, że minął już tydzień, więc chyba to był czwartek. I jeszcze tak mówiłam, że czuję się taka lekko osłabiona, ale jakoś weekend był w miarę okej. W sobotę z Mateuszem poszliśmy sobie na zakupy, tak jak mama mówiłam. Miałam Wam nagrać z tego haul, wszystko już poprałam, ale jakoś nie mogę się do tego zabrać. Zwłaszcza, że mnie rozłożyło z powrotem i w niedzielę chyba, czy jakoś tak, mnie rozłożyło z powrotem, nie wiem, to był mój błąd, że ja się czułam już całkiem dobrze. I po prostu się przeszłam w rozpiętej kurtce z samochodu do domu, nie zapiłam płaszcza, gdzieś chyba mnie przewiało, tak mi się wydaje, że to musiało być to musiało zawinić. No i niestety mnie rozłożyło ponownie i to już tak całkiem, że po prostu, wiecie, głos miałam, o dziwo, ale no zmieniony tak jak teraz, że mam zapchany nos, rozwalone gardło i po prostu kaszel taki jak u gruźlika i najgorsze jest to, że zaraziłam Nikosia i... On w sumie nie wygląda na chorego, no poza tym, że właśnie katar, kaszel. Na szczęście obyło się bez gorączki, więc walczymy jakimiś domowymi sposobami. Inhalacje i te sprawy. Ja się nie poddaję chorobie. Środa była taka najgorsza, wczoraj już jest w miarę okej. Więc wczoraj sobie pochowałam świąteczne ozdoby. Jak widzicie, stoi goła choinka. Jeszcze są na niej światełka, co prawda, ale to z Mateuszem dzisiaj ściągnę te światełka. On ją po prostu wyniesie i ja wtedy sobie na spokojnie posprzątam, bo miałam dzisiaj sprzątać, z racji, że jest piątek, jak zwykle, ale no nie ma to sensu, żebym ją tutaj odkurzała i myła podłogi. Jak trzeba wynosić tą choinkę i znowu się nasypie pewnie mnóstwa ikiełek z niej. Więc ozdoby choinkowe posprzątane, a ja teraz właśnie robię obiad. Ciasto się piecze, no i stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo w sumie i tak nic takiego szczególnego nie robię. Tutaj obiadek sobie dochodzi pomału. A w piekarniku piecze się ciacho. Tak mnie naszła ochota na jakieś ciasto. I że Mateusz nie lubi szarlotki, to stwierdziłam, że zrobię taką prawie szarlotkę. To znaczy, on mi dał takie wyzwanie, zrób taką szarlotkę, którą zjem. I spytałam, czy zje z gruszką, bo on po prostu nie lubi smaku pieczonego jabłka, takiego, wiecie, on lubi jabłka, ale surowe, a takie przetworzone nie bardzo. Ja też kiedyś nie lubiłam, ale się do niej przekonałam jakoś po czasie. Nie stwierdziłam, że może spróbuję z gruszkami i zobaczymy, jak to wyjdzie. I to jest właśnie ciasto z gruszkami. O, chyba właśnie jest gotowe. Zaraz zobaczę. No, więc to jest ciasto na takie na kruchym spodzie. Gdzie są moje łapki? Są moje łapki do wyciągania rzeczy z piekarnika. Więc to jest takie ciacho na kruchym spodzie. Ups, taka tarta w sumie. Z gruszkami i z kruszczonką na wierzchu. No dobra, ciasto gotowe. Będziemy próbować, jak trochę ostygnie. A tu mój obiad sobie powoli dochodzi. To jest curry takie z pomidorami i z mleczkiem kokosowym. Więc na razie się tu trochę redukuje, tylko trochę chyba muszę podkręcić jednak grzanie. O, i ryż się właśnie gotowo. Będziemy jeść ryż z ryżem. Więc dobra, ja wyciągam ryż, to sobie tutaj powoli się redukuje, bo też muszę trochę zgęstnieć, no i później będziemy jeść. A zanim obiad się nie zrobi, patrzcie, co się dzieje w pokoju Nikosia. Przepakowuję ciuszki, bo tak jak mówię, byliśmy w sobotę na zakupach, kupiliśmy mu trochę nowych rzeczy, no i muszę powyciągać wszystko, co już jest trochę za małe, wiecie, za krótkie nogawki, za krótkie rękawy, albo do połowy brzucha, więc trzeba to wszystko pochować. No i jak ja zaczęłam sobie sortować, co jest do odłożenia, a co do schowania z powrotem do szuflad, to on to wszystko zrobił sobie z tego, nie wiem, domek, wchodził pod te ubrania, sprzygrywał się nimi. No, tak więc tak. Dzień dobry, mamy już inny dzień. My z Nikosiem się właśnie jemy śniadanie. Z racji tego, że ostatnio Wam zaczęłam nagrywać tak późno, zajęłam się tymi ciuchami Nikosia i innymi sprawami, to po prostu już nie miałam kiedy się do Was odezwać. Dzień mi minął tak szybko. Jak ogarnęłam te ciuszki, to po prostu się zrobił wieczór. No więc już się do Was nie odzywałam, ale stwierdziłam, że chciałam kontynuować tego vloga, odezwać się do Was, no bo tam Wam właśnie wytłumaczyłam, dlaczego nas tak długo nie było. I co się u nas w ogóle dzieje. A dzisiaj sobie siedzimy. Jest poniedziałek, ja wtedy zaczęłam w piątek, więc minął weekend. Mateusz był w domu. I jego też rozłożyło. Najpierw ja byłam chora, później Nikosia zaraziłam.
A na koniec Mateusz się rozłożył i w piątek się gorzej czuł. Wieczorem, jak wrócił z pracy, to się gorzej poczuł. Dlatego też kontynuowałam tego vloga. Cała sobota, niedziela taki był lekko zdechnięty, chociaż wczoraj już było trochę lepiej. No i ja myślałam, że dzisiaj może nie pójdzie do pracy, że po prostu umówi się do lekarza i wiecie, po prostu będzie na zwolnieniu, chociaż ten jeden dzień, żeby sobie się dokurował w domu. No ale nie, powiedział, że musi jechać do pracy, że ma za dużo obowiązków i że musi jechać. Ale też już czuł się lepiej, więc o tyle dobrze. Ale za to czwartek i piątek będzie miał wolny, bo w środę jest nasza rocznica ślubu. I w czwartek i piątek sobie weźmie wolne i sobie spędzimy razem taki długi weekend. No, a dzisiaj Mateusz mnie obudził, jak wychodził do pracy. Znaczy nawet zanim wyszedł do pracy, obudził się o 5:40. Obudził mnie, bo miał być jakiś księżyc, coś, nie wiem, coś jakieś zjawisko ciekawe, że czerwony księżyc miał być, czy coś takiego. Właśnie przed 6:00 dzisiaj rano. Ale obudził mnie, podszedł do okien, do jednego, drugiego, jeszcze wyszedł do garderoby zobaczyć, bo z drugiej strony mieszkania jest, ale tego księżyca nie było widać, bo się schował za lasem, dodatkowo było bardzo zachmurzone niebo, więc nic nie było widać. I mówi, dobra, wsiadam w samochód, jak będzie widać po drodze, to ci zrobię zdjęcie, ale było tak mocno zachmurzone, że nic nie było widać. Księżyc jest od lasa. Mhm. No, więc wstałam przed 6:00, ale księżyca i tak nie zobaczyłam, ale dzięki temu ja i tak lubię wstawać, zanim nikogoś wstanie, bo zawsze sobie coś mogę pooglądać, sobie porobić, a dzisiaj skorzystałam i się pomalowałam, więc to jest plus tego, że wstałam wcześniej, a Nikoś się obudził chwilę przed 7:00, więc miałam tą godzinkę dla siebie, chwilę spoglądałam YouTube, pomalowałam się, ubrałam, no, a jak Nikoś wstał, to zrobiliśmy śniadanko i wcinamy. Pomyślałam tak w ogóle, że Wam pokażę, co zostało z Nikosia ciuchów, jak mu przebrałam, zaniosłam już na górę na strych ciuszki, które są za małe, poprzebierałam je wszystkie i ostatnio byliśmy na wyprzedażach, mówiłam Wam, dzisiaj może uda mi się nagrać haul, o ile mi się uda, postaram się to wszystko pozbierać, bo to już pochowałam do szafek, poprałam, więc mam nadzieję, że uzbieram to wszystko, wyciągnę paragony, gdzie się schowałam, tylko gdzie i może uda mi się nagrać. Ale mimo, że kupiliśmy parę nowych sztuk, to zostało tego bardzo niewiele w szufladach, zaraz Wam pokażę. Na górze akurat są jakieś tam piżamki, spodnie, parę sztuk, więc to nie jest nic ciekawego, stąd niewiele ubyło w sumie, tylko jakieś tam za małe piżamki, ale to nic ciekawego. Ale patrzcie na to, co tu się dzieje. Tu są Nikosia, koszulki z krótkim rękawem. To było pełne, wyciągnęłam te, z których już wyrósł, które były na rozmiar mniej więcej 86. do 92 takiego mniejszego, zerowego powiedzmy. I zostało mu ile? 5 sztuk koszulek z krótkim rękawem. Jedną ma na sobie i pewnie jeszcze jakaś jest w praniu. Ale no, do lata to będzie tragedia. Tu są z długim rękawem i właśnie z długim mu kupiliśmy część nowych koszulek. No ale wiecie, teraz na wyprzedażach właśnie głównie są z długim rękawem, bo to jest z tej kolekcji jesień-zima, nie było tych letnich bluzek, więc z długim powiedzmy, że ma. Tu są bodziaki na krótki rękaw, których mu zostawiałam kilka, ale nie wiem, czy w ogóle będę mu jeszcze je zakładać, bo on już raczej nie nosi bodziaków. Czasami jeszcze jak jedziemy do moich rodziców, gdzie jest zimno, to mu zakładam bodziaka, albo do samochodu, gdzie wiem, że po prostu będziemy wysiadać z samochodu, wysiadać i tak dalej, żeby nie miał gołych pleców, to mu czasami zakładam, ale to tak z długim rękawem i on kilka jeszcze ma sztuk z długim rękawem bodziaków, no i zostawiłam właśnie 4 jakieś tam większe bodziaki na krótki rękaw, ale nie wiem, czy w ogóle jeszcze się przydadzą. A to są krótkie spodenki, które mu kupiłam w tym roku, które myślę, że jeszcze na spokojnie założy w to lato. Myślę, że jakoś bardzo mu brzuch nie urośnie, a na długość myślę, że na pewno będą ok. Więc krótkie spodenki mu zostawiłam w szufladach. No i tutaj powyciągałam za małe bluzy, swetry, zostawiłam mu te większe. No jeszcze mogłabym schować tą bluzę, bo ona już jest w sumie taka krótka, ale tak bardzo ją lubię. To jest bluza z Zary, którą kupiłam w zeszłym roku i ona jest na rozmiar, nie wiem, chyba właśnie 92. Teraz Wam powiem. Nawet nie, na 86, 12, 18 miesięcy, ale tak bardzo ją lubię, że nie byłam w stanie jej schować i mam nadzieję, że jeszcze mu założę chociaż jeden raz, więc została. No, więc tutaj są swetry. Swetrów akurat też ma pod dostatkiem. Te są jeszcze takie, które na spokojnie może ponosić, myślę, że nawet jeszcze w przyszłą jesień, bo one są takie bardzo duże. Ten jest taki na styk.
to już jest takie, jak mówię, no takie w sumie już za krótkie, no ale tak jak mówię. I to w sumie też mogłam schować, bo to jest świąteczny sweter, ale zostawiłam i on też jest dobry, w sumie nawet za duży i myślę, że na przyszły rok też będzie dobry. No i tutaj jeszcze spodnie, które są dobre, nowe i kilka zostało starych par, więc tak wyglądają mi Kasia ciuchy, wszystkie poukładane grzbietami, żeby można było łatwo zobaczyć, co gdzie jest, ale powiem Wam, że to mnie przeraża i ja w lecie nie będę w tym chodzić, będę musiała robić pranie codziennie. No, ale tak pomyślałam, że może do lipca się nie zrobi jakoś bardzo gorąco, na to liczę, a w lipcu znowu będą wyprzedaże, więc wtedy się mu kupi po prostu krótkie rękawki. W tym roku jakoś w lipcu przegapiłam promocję wyprzedaży i a nie opłaca się po prostu kupować ciuszków, które nie są na wyprzedaży. Ja wychodzę z takiego założenia, ja praktycznie nigdy nie kupuję nic w cenie tej takiej pierwotnej, pierwszej, bo dla mnie to jest niepoważne, jakie sklepy sobie naliczają marże i po prostu wiecie, za koszulkę dla dziecka dać 40 zł. Moim zdaniem trochę dużo, zwłaszcza, że patrząc na to, że na wyprzedażach one są czasami po 17 zł, czasami po 12, czasami nawet po 8 się zdarza, zależy jak w jakimś sklepie, ale mówię akurat o Zarze, że tam zazwyczaj koszulki na wyprzedaży są za 12-17 zł, tak mniej więcej. To patrzcie, jaka to musi być marża, bo oni nawet na wyprzedażach zazwyczaj zarabiają jeszcze, więc jeżeli koszulka na wyprzedaży jest za 12 zł, a w cenie pierwotnej 40, więc ja się staram nic nie kupować na cenie, w tej cenie pierwotnej, oryginalnej. Zazwyczaj czekam na wyprzedaże, no chyba, że coś jest takiego, że mnie naprawdę zachwyci i że muszę to mieć. I już teraz natychmiast to czasami rzeczywiście kupię w tej pierwszej, pierwotnej cenie, ale zazwyczaj czekam na wyprzedaże, więc no zobaczymy, jak w tym roku szybko przyjdą upały i trzeba będzie zakładać krótki rękaw. Więc jak przyjdą bardzo szybko i rzeczywiście będzie bardzo szybko, bardzo gorąco, no to będę musiała Nikosi coś po prostu kupić w tych cenach normalnych, a chyba, że będą jeszcze jakieś, wiecie, międzysezonowe wyprzedaże, no to wtedy może się coś uda. A jak nie, no to będzie chodził długich, trudno. Albo bez koszulki. Jak będą upały, to przecież można chodzić równie dobrze bez koszulki. Dobra, gdzie to moje dziecko jest? Okej. W ogóle planuję dzisiaj nagrać dwa filmy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Bo no zastój był na moim kanale i bardzo mnie to martwi, bo moim jednym z założeń na ten rok było, że filmy będą się pojawiały regularnie. No póki co mi to nie wychodzi. Dobra, robię sobie kawę, zaraz idziemy na dół do dziadków. No i trochę mi nie wyszło dzisiaj z tym moim nagrywaniem. Myślałam, że nagram Wam haul i cele na 2019 i myślałam, że to zrobię zanim położę Nikosia, o ile go w ogóle położę. W sensie przy nim po prostu. Ale wiecie, zajęłam się nim, byliśmy na dole, wróciliśmy później na górę, zrobiliśmy sobie inhalację oboje, bo i mnie nadal męczy kaszel i katar i po prostu czuję, że mi to wszystko tam zalega, więc zrobiliśmy sobie inhalację i ja sobie wstawiłam rosół do gotowania, żeby po prostu był na popołudnie, na obiad. No i się nie wyrobiłam, bo Nikoś po prostu sam powiedział, że jest zmęczony, że chce iść spać. No i musiałam go położyć i teoretycznie mogłabym teraz to nagrać, ale wolę nie gadać, wiecie, za głośno i za długo, jak on śpi. A poza tym muszę wykorzystać to, że on po prostu zechciał sam iść na drzemkę, wykorzystać to, że śpi, po prostu napić się w spokoju ciepłej kawy. A jak wstanie, to obawiam się, że już nie będzie fajnego światła i nie uda mi się tego nagrać, więc zobaczymy, co z tym filmem, co z tymi filmami dwoma. Właściwie. No ale to nic, najwyżej. I na jutro będę miała dla Was vloga, więc nic wielkiego się nie stanie, po prostu jutro będzie vlog, ten z dzisiaj i z piątku połączony, a te filmy albo uda mi się jutro nagrać może, no zobaczymy. W każdym razie no, cieszę się, że przynajmniej film na jutro będzie, bo nie planowałam takiej długiej przerwy, no niestety, ja w ogóle nie planowałam przerwy tak naprawdę. Sama Wam o tym mówiłam, że nie podoba mi się to, że ludzie nagrywali vlogi, vlogmasy w grudniu. Grudzień się skończył i tak naprawdę przerwa kilkutygodniowa. No bo to, no takie wiecie, później na YouTubie nic nie ma do oglądania i ja absolutnie nie planowałam tego, żeby sobie odpoczywać po vlogmasie czy cokolwiek. Wiadomo, że to już nie będą filmy codzienne po vlogmasie, bo vlogmas jest codzienny, a później powiedzmy, że te filmy powinny się pojawiać tam, nie wiem, dwa razy w tygodniu na przykład i ja tak planowałam zrobić, ale niestety, no choroba mnie pokonała. Ale już teraz wracam do żywych, więc chciałabym, żeby te filmy były jednak regularne. Sorry, że tak się kręcę, ale kawę sobie robię. Więc myślałam, że te filmy będą bardziej regularne, ale niestety.
Mam nadzieję, że teraz po prostu po chorobie uda mi się wrócić do regularnego nagrywania i że te filmy będą się pojawiały, no, przynajmniej 2 razy w tygodniu. No dobra, udało mi się nagrać film. Nie wiem, co z niego wyszło, bo nagrywałam go przy Nikosiu, więc gdzieś tam, wiecie, brzdękanie gitary w tle, albo wiecie, jakieś tam gadanie sobie. Więc mam nadzieję, że on wyszedł fajny. Surowego materiału wyszło mi 28 minut. Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś skrócić, żeby trwał mniej niż 20 minut. No ale zobaczymy. A teraz siadam, poczytamy sobie chwilę jakąś książkę. Teraz muszę to trochę ogarnąć. Chociaż jednym z moich celi na 2019 rok jest mniej sprzątać. Znaczy, nie żebym zarosła syfem, ale wiecie, obejrzyjcie film, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. No, ale jednak mimo wszystko jest taki bałagan, że trochę ogarnąć trzeba. No dobra, siadamy, czytamy jakąś książkę? Chodź, wybierz książeczkę, poczytamy sobie. No, i mam nadzieję, że niedługo Mateusz będzie w domu, jest 15:40 i cieszę się, że patrz, jest prawie 16 i jeszcze jest w miarę jasno za oknem, a tu leży nasza choinka, patrzcie, na balkonie. Rozebraliśmy ją w sobotę i tak sobie leży już drugi dzień. Trzeba ją zrzucić na dół i niestety połamać ją na części i wyrzucić. Biedna choinka. No ale co? Postała u nas miesiąc, mam nadzieję, że było jej u nas dobrze. Dobra. No dobra, pora zakończyć tego vloga. Wiem, że jestem mega ciemna, oświetla mnie tylko takie drzewko ledowe małe, ale nie chcę mi się wstać włączyć światła, więc się z wami żegnam. Jakoś tam zasnął, jakoś 7:40. Ja się wykąpałam i właśnie siadam na montażu. Dopóki Mateusz się myje, a później sobie obejrzymy Wiekadline. Mam nadzieję, że zdążymy dzisiaj skończyć, bo już zaczęliśmy, jesteśmy za połową, więc myślę, że zdążymy dzisiaj obejrzeć do końca. No i kładziemy się spać. Więc widzimy się niedługo w kolejnym filmie, albo we vlogu, albo w celach. Myślę, że w celach, bo no, jest końcówka stycznia i przydałoby się je opublikować jak najszybciej. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa.